Często w filmach, które nagrywam, możemy oglądać większe zwierzęta, np. łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki. Ale również nagrywam lisy, jenoty, borsuki, jakieś ptaki. Natomiast rzadko kiedy nagrywam zające. I tak sobie jakiś czas temu pomyślałem, że warto by taki film nagrać, bo zające to również bardzo ciekawe, dzikie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, łąki i warto coś o nich powiedzieć, warto je pokazać. W związku z tym przez jakiś czas obserwowałem właśnie te zwierzęta. I zające oczywiście są zwierzętami roślinożernymi. One zjadają trawę, koniczynę, marchew, buraki, ziemniaki. W zimie z kolei obgryzają takie gałązki drzew i krzewów. Wczesną wiosną z kolei zjadają młode pędy. I to jest takie miejsce, kiedy te zające bardzo często mogę spotkać i bardzo często mam szansę je nagrać. One śpią tutaj niedaleko, w takich małych nieckach wyciśniętych w ziemi. To są tak zwane kotlinki i tam też, kiedy są młode zające, matka zostawia ukryte w trawie, sama odchodzi, żeby szukać pożywienia i taka ciąża u zajęcy trwa mniej więcej 40 dni. Wtedy rodzi się od dwóch do czterech młodych, które przez dwa, 3 tygodnie odżywiają się mlekiem matki i taka pojedyncza samica jest w stanie urodzić trzy mioty w ciągu roku, no bo taki okres godowy u zajęcy, no to trwa często od Połowy stycznia lub początku lutego, nawet do sierpnia, więc bardzo długi okres czasu, i też czasami w, w tym momencie możemy zaobserwować samicę, która biegnie, a za nią podąża kilka samców. I tutaj widzieliśmy tego przykład, natomiast w tym samym miejscu, gdzie te zające sobie funkcjonują, Biegają również lisy i to naprawdę od lat. I te lisy naprawdę bardzo często tutaj bywają i moglibyśmy pomyśleć, Lis. Lis, który może takiego zająca złapać. I faktycznie tak może być, natomiast zające naprawdę są zwinne, szybkie. I to też pokazuje, że w jednym miejscu mogą żyć zarówno zające, jak i lisy, ale również borsuki, które gdzieś tutaj bardzo często przechodzą. Więc to pokazuje, jak wspaniała jest nasza przyroda. I tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogłem Wam takie zające pokazać. No bo kiedyś tych zające było dużo więcej, natomiast teraz jest ich mniej, ale. Warto się cieszyć z tego, że są i mam nadzieję, że będzie ich jednak więcej, no bo w niektórych miejscach jest ich naprawdę mało. Subskrybujcie mój kanał, to zupełnie darmowe, wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnijcie go.